Trenuję kolarstwo górskie głównie i oczywiście chodzi mi o tak zwany performance, czyli jak najlepszą wydolność, ale przede wszystkim nie kosztem zdrowia. Stąd badania. Badania pokazują, czy jestem zmęczony, czy moja forma rośnie, czy stoi w miejscu. Kilka rzeczy już zresztą odkryliśmy w międzyczasie, a dzisiaj podwójne: biegowe i rowerowe. Sprawdzamy wiele parametrów, m.in. VO2 Max, ale nie tylko. I na przykład ustaliliśmy, że chyba niekoniecznie dobrze reaguje na dużą liczbę intensywnych treningów. Dzisiejsze badania też to zweryfikują, stąd. Decyzję jak dalej trenować, jak prowadzić, jak zaplanować dalej treningi, żeby to miało sens i jeszcze raz nie było kosztem zdrowia. Zamysł był taki, żeby zobaczyć jak ta wydolność się będzie zmieniała w trakcie takiego 3-miesięcznego przygotowania. Dzisiaj są ostatnie takie kluczowe badania, jeżeli chodzi o, szczególnie o badania na rowerze czy to jest zawodowiec, czy to jest amator, y, musi być kontrola przede wszystkim zdrowia i jak organizm reaguje na dany wysiłek, ale tutaj nie tylko ta zdrowotna część jest ważna, tylko po tym jak ten trening ułożyć tak, aby właśnie trenować zdrowo i robić cały czas sukcesywne postępy, bo to jest najważniejsze.